Tak, to jest niesamowicie ważne, dlatego że to są Mistrzostwa Świata. Moim zdaniem Mistrzostwa Świata są w każdej dyscyplinie no, czymś najważniejszym, kluczową imprezą. Oczywiście Mistrzostwa Europy to też jest sukces, natomiast to jest nieporównywalne, gdyż to jest cały glob, że ludzie z całego świata. To jest no, nieporównywalne, choć jestem też się cieszę, że za mojej kadencji mam Mistrzostwa Europy w grudniu, za chwilę Mistrzostwa Świata. Tak nigdy w Polsce nie było. Jest to wypadkową skali popularności dyscypliny w kraju, wielkich sukcesów Jana Krzysztofa Dudy, też takiego czasu, ja to nazywam czasu prosperity dla szachów. Spowodowała to też pandemia, ludzie zamknięci w domach zaczęli w te szachy grać w internecie, właśnie w szybkie i błyskawiczne szachy, które tu będziemy oglądać. Jestem przekonany, że w tym świątecznym czasie wiele osób przed monitorami będzie oglądać te partie z komentarzem naszych tutaj. Czy to po polsku, czy po angielsku, jak sobie już to woli. Zresztą mnóstwo telewizji przyjechało, telewizja norweska też tutaj za Magnusem Carlsenem jeździ. No, myślę, że to naprawdę ta popularność i nieprzypadkowo te imprezy frunął do naszego kraju. Wszyscy na świecie widzą, jak szachy są w kraju popularne i też widzą sukcesy, jakie odnosimy zarówno jako Jan Krzysztof Duda, ale też jako drużyna, bo też dopiero co w Mistrzostwa Europy w szachy klasyczne ze Słowenii przywieźliśmy brązowy medal, czyli znowu sukces. Przede wszystkim, nie wiem, czy to należy rozpatrywać w kategorii cudu, ale przede wszystkim w kategorii ciężkiej pracy pracowników Polskiego Związku Szachowego, którzy, z których jestem dumny, którzy naprawdę z wielu z nich poświęciły swoje święta dla dobra szachów. Też chciałem podziękować wolontariuszom, wielu dziesiątkom osób, którzy nam pomagali i dzięki temu udało to się nam zorganizować. Dziś już mogę to powiedzieć, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Za chwilę startujemy, wszystko jest gotowe. Pula nagród przygotowana, zabezpieczona. Gramy o $1 000 000. Pamiętajmy o tym, to nie są takie małe pieniądze, nie tak łatwo w te kilkanaście dni, że tak powiem, pozyskać. No, ale naprawdę największe uznanie należy się prostym pracownikom Polskiego Związku Szachowego, których nie zobaczymy na konferencji pracowniczej. Dlatego najbardziej mi szkoda, ale postaram się jakoś wynagrodzić to ludziom, którzy tak ciężko pracowali, żeby ta impreza odniosła sukces. Tak, bardzo się z tego powodu cieszę, że otrzymaliśmy tę pulę dzikich kart. Zresztą jest to standard, organizator zawsze ma prawo w każdym chyba sporcie wystawić swoich zawodników. Natomiast postaraliśmy się o to, żeby przekazać te bilety, te dzikie karty młodym, perspektywicznym zawodnikom, którzy kto wie, może kiedyś następcą Jana Krzysztofa Dudy, zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn. I no, to jest niesamowity zaszczyt dla tych młodych osób, żeby w Mistrzostwach Świata zagrać. Tu są bardzo restrykcyjne warunki rankingowe, mało. To jest turniej elitarny. Ja tu zagrać nie mogę, choć jestem arcymistrzem też, ale ja tu zagrać niestety nie spełnia wymogów. A ci młodzi ludzie dostali fantastyczną szansę. Oni tutaj nie wygrają tego turnieju, ale będą mogli zagrać w tym samym turnieju, a być może zmierzyć się z samym mistrzem świata, jeśli im się poszczęści, to z nim zagrają. Jeszcze zwracam uwagę, że dwie dzikie karty przeznaczyliśmy na licytację charytatywną. Chodzi o walkę z mukowiscydozą i powiem, że te dwie dzikie karty zostały wylicytowane, bo była licytacja, po 13 tysięcy złotych każda, czyli osoby zdecydowały się zapłacić kilkanaście tysięcy złotych. Oczywiście dla dobra ludzi, ale też, żeby zagrać w takim turnieju. To pokazuje, ile to jest warte sam występ w takim turnieju.